Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple na YouTube i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować takie dwa paski od firmy Monowear do Apple Watcha. Gwoli wstępu można powiedzieć, że Apple Watch potrafi całkowicie odmienić swoje oblicze, swój wygląd poprzez właśnie zmianę swojego paska. Dlatego ja często praktykuję zmiany na różne paski w zależności od tego, gdzie idę, z kim idę, czy bardziej chcę poważnie, czy bardziej rozrywkowo. No i właśnie ostatnio w ręce wpadły mi dwa takie paski od firmy Monowear. Jeden jest skórzany, całkowicie skórzany, natomiast drugi jest z nylonu. Zacznijmy może od tego drugiego. Na pewno część z Was powie, co można więcej powiedzieć o pasku. Jest jaki jest. Jednak chciałbym tutaj kilka słów powiedzieć, chociaż tak jak pewnie większość z Was ma rację, że ciężko o pasku do zegarka coś mówić. Natomiast ten cechuje się akurat tym, że mamy tutaj ten pasek z nylonu. Można powiedzieć, że wydawałby się dość jakby miękki, natomiast w praktyce nie jest taki do końca. Ale czy to jest jakiś problem? Raczej nie. Tak samo komfortowo nosiło mi się zegarek z tym paskiem, jak zegarek z oryginalnym paskiem, który jest dołączany do każdego jakby zestawu. Inną rzeczą, którą chciałem sprawdzić, jest to, jak sprawuje się ten pasek podczas biegania. No i tutaj nie zalecam, można tak powiedzieć, z racji tego, że on dość mocno wchłania wilgoć, taka jest struktura samego nylonu. Po prostu nie będziecie czuli się potem komfortowo z takim paskiem, więc on jest raczej bardziej rozrywkowo, gdzieś wyjść na miasto ze znajomymi. Same te paski są też dostępne w kilku takich dość, można powiedzieć, luźnych kolorach. Nie są raczej one przeznaczone na jakieś poważne spotkania. Jak widzicie, także zegarek jest bardzo fajnie wykończony, z racji tego, że wszystkie te klamry, te zapięcia są zrobione pod kolor obudowy, którą oczywiście ustawiacie sobie tam na stronie sklepu, jaki konkretnie model macie, jaki rozmiar, właśnie kolor, i to wszystko jest jakby konfigurowane pod Wasz model, więc nie doświadczycie do tego, że są jakieś uniwersalne klamry, które pasują do wszystkich modeli. Nie. Są po prostu klamry robione specjalnie pod Wasz kolor Apple Watcha. Teraz czas na ten drugi pasek, na ten pasek z prawdziwej skóry. Co do samego komfortu użytkowania go, powiem Wam szczerze, że tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Może oprócz tego, że przez pierwsze kilkadziesiąt godzin wydawał mi się ten pasek strasznie sztywny, natomiast później jakość się wyrobił i można powiedzieć, że przyjemnie naprawdę się go nosi. Patrząc na te wszystkie klamry, zapięcia, można zobaczyć też dbałość o to, że każdy jakby jest zrobiony pod kolor konkretnego Apple Watcha. W tej bransoletce, a także w tej nylonowej nic się nie rozwala, więc jest to naprawdę zrobione bardzo, bardzo porządnie. Ale jak już zapewne zauważyliście, dodanie takiego paska do Apple Watcha powoduje, że zmienia on, można powiedzieć, cały swój tryb na taki mega, mega poważny. Całkowicie inaczej właśnie zegarek wygląda w takim pasku, aniżeli w tym nylonowym czy tym oryginalnym od Apple. Zresztą tego, że tutaj jest już naprawdę bardzo dużo powagi, można powiedzieć, i nie nadaje się na pewno na każde wyjście, natomiast wyjście do teatru, opery, czy może na jakieś poważne spotkanie, jak najbardziej. I też by było na dzisiaj na tyle ode mnie z prezentacji tych pasków do Apple Watcha od firmy Monowear. Powiem Wam szczerze, że naprawdę spodobała mi się dbałość o każdy szczegół dotyczący tego paska, czyli jakieś zapięcia, klamry. To jest naprawdę bardzo fajnie wykonane. Jakość wykonania samego paska jest też na bardzo dobrym poziomie. No i też jest bogata oferta jakby kolorystyczna, wyglądowa. Z różnych materiałów są wykonane te paski, więc jeśli macie ochotę zakupić, to śmiało Was odsyłam do strony, która znajduje się w opisie tego filmu, do strony producenta, gdzie możecie to bezpośrednio zakupić. Jeśli macie do mnie jakieś pytania bądź do tych pasków, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Postaram się jeszcze Wam odpowiedzieć. Możecie mnie też znaleźć na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!